Z okazji debiutu Krzysztofa Rypuły na moim kanale zorganizowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania jest aż 5 egzemplarzy książki autora pod tytułem Kroniki upadku ludzkości. Aby wygrać książkę, należy napisać w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona historia grozy i dlaczego. Co Cię w niej najbardziej zaciekawiło, czym się wyróżniła? Zapraszam. Krzysztof Rypuła. Oni nie chcą umrzeć. To nie ja, a apostołowie pokoju za wszelką cenę podpalają ten ląd. Winston Churchill. Gdy Lukin przekroczył próg, poczuł za sobą uderzenie powietrza. Zza pleców dobiegł go huk. Domyślił się, że drzwi zostały zamknięte. Jako że w drewutni panowała absolutna ciemność, wyciągnął z podręcznej torby latarkę. Wodząc świetlnym promieniem, dostrzegł istotę nie z tego świata, w samym rogu pomieszczenia. Z uszów bestii wypływała żółta maź. Rubinowe oczy maszkary wpatrywały się w śmiałka żądzą mordu, cierpienia oraz krwi. Skóra otulająca zęby stworzenia wysuszona była do granic możliwości, niczym u mumii. Skrajnie wychudzony tors pozbawiony był owłosienia. Tylko spokojnie, rzekł, wyprostowując obie dłonie. Nic ci nie zrobię. Bestia otworzyła paszczę i ukazała pokryte ropą zębiska. Doktor, widząc jak potwór napina mięśnie, postanowił odskoczyć. Miał ogromną nadzieję, że istota uderzy w ścianę szopy. Niestety, nic takiego się nie wydarzyło. Wbiła się w niego z całych sił, niczym rozpędzona kula armatnia. Dusząc się własną krwią, zamknął oczy. Gania wybudził się ze snu i otarł dłonią mokrą twarz. Rozejrzał się na wszystkie możliwe strony. Odetchnął z ulgą, gdyż znajdował się w bezpiecznym pociągu. Popatrzył się w okno i dostrzegł upragnioną miejscowość. Te wizje kiedyś mnie wykończą, rzekł, dotykając ręką klatki piersiowej. Jego serce waliło jak oszalałe. Jako że na dworze panowała sroga zima, 50-letni mężczyzna ubrał na siebie czapkę uszankę, grube rękawiczki oraz starą kurtkę, która pamiętała jeszcze czasy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Opuścił wagon i ruszył dawno nieodśnieżaną drogą. Niedobrze, lada chwila się ściemni. Pomyślał i wyciągnął z plecaka mapę. Popatrzył na trzymany w dłoni papier, zastanawiając się, jaki kierunek obrać. W pobliżu nie było żadnych tabliczek z nazwami ulicy. Nogi powiodły go do małej aglomeracji, w której alejki nie miały swoich nazw. Szlak by to wszystko trafił. Mam nadzieję, że Maslow faktycznie gdzieś tu jest. Burknął pod nosem. Widząc przechodnia, najchętniej popędziłby w jego stronę, ale doskonale zdawał sobie sprawę, że chodnik był oblodzony. Każdy gwałtowny ruch mógł skończyć się utratą równowagi, a nie chciał na stare lata skręcić sobie nogi. Przepraszam! Zawołał w kierunku spacerowicza. Ten zatrzymał się. Śmiałek wyciągnął z kieszeni wysłużony portfel i wydobył ze środka pożółkłe zdjęcie. Pokazał przechodniowi wysłużoną fotografię. Przepraszam bardzo. Czy widział pan tego człowieka? Spytał Gania. Mieszkaniec wsi sprawiał wrażenie, jakby doskonale rozpoznał twarz na zdjęciu. Najeżył się niczym kot, a brwi uniósł wysoko. Na czole pojawiły się wyraźne zmarszczki. A kto pyta? Spytał spacerowicz, patrząc na Lukina jak na kryminalistę.
Gania Lukin, przyjaciel profesora. Maslow nie wspominał o żadnych przyjaciołach. Proszę zejść mi z drogi. Odburknął poirytowany nieznajomy. Lukin wzruszył ramionami i podszedł do kolejnego, a potem następnego i jeszcze jednego przechodnia. Niestety, ale nikt nie chciał mówić o poszukiwanym. Po wielu próbach poczuł panującą w ustach suchość i zrezygnowany udał się do pubu. Przekroczył próg i poczuł smród tytoniu zmieszanym z pieczoną dziczyzną. Usłyszał gwar rozmów, gdy ciepłe powietrze wreszcie otuliło mu zziębniętą twarz. Knajpa tętniła życiem i nic dziwnego, w końcu był piątkowy wieczór. Otrzepawszy buty z resztki śniegu, rozejrzał się po karczmie. Wnętrze oświetlały zawieszone na drewnianym suficie żarówki. Solidnie wykonane dębowe stoły uginały się zaś od aromatycznie pachnących potraw. Na półmiskach znajdowały się takie wspaniałości jak pierogi, bliny czy zupa szczi. Lukin usiadł na krześle przy barze. Zanim zdążył cokolwiek zamówić, karczmarz wręczył mu jego ulubiony drink. Whisky z kolą zaprawione odrobiną cynamonu. Fakt ten zdziwił go mocno, gdyż nigdy wcześniej nie widział tego człowieka na oczy. Prezent od profesora, powiedział oberżysta, wskazując palcem na siedzącego parę metrów dalej jego mościa. Gania nie mógł uwierzyć własnym oczom. Na końcu lady zobaczył samego profesora Arkima Maslowa. Był imponującą postacią. Mierzył 1,80 m wzrostu, miał zadbane, ostrzyżone włosy i marsowe oblicze. Ich spojrzenie skrzyżowało się. Profesor uniósł dłonie w powitalnym geście. Gania Lukin! Kopę lat, przyjacielu! Rzekł Maslow tubalnym głosem. Kogo ja widzę? Odparł Lukin, ściskając go za wszystkie możliwe czasy. Ile to żeśmy się nie widzieli? Czekaj. Będzie z jakichś 5 wiosen? Spytał Arkim, licząc lata na palcach. Lukin sięgnął po szkło i zobaczył, jak profesor robi to samo. Upił kilka porządnych łyków. Alkohol przyjemnie rozgrzał jego przełyk. Na myśl przyszły mu wspomnienia starych, dobrych czasów, gdy życie nie wydawało się żmudną koniecznością, a niekończącą się przygodą. Oj, jak najbardziej. Powiedz, co tam u twojej wspaniałej żonki słychać? Skończyła naprawiać tego gaza? Spytał Maslow, dotykając ręką kieliszka. Gania poczuł, jak robi mu się sucho w ustach, a do oczu napływają łzy. Powstrzymał się od płaczu i nabrał głęboko powietrza. Była naprawdę wspaniałą kobietą. Mogło się wydawać, że babeczka nie do zajechania. Przecież większość czasu spędzała na wolnym powietrzu, karczując okoliczny las, a dla relaksu naprawiała pozostawiony przez czerwonoarmistów czołg. To dzięki niej w naszym muzeum mamy tyle niepowtarzalnych eksponatów. Odparł Lukin łamiącym się głosem. Aj, patrz, dorwał ją ten pierdolony rak. Gania poczuł, jak ciężka dłoń Maslowa opadła mu na plecy. Wstrząśnięty otarł mankietem kąciki oczu. Chwila słabości naprawdę wiele go kosztowała. Tak już jest na tym świecie. Co cię do mnie sprowadza? Spytał Maslow, zręcznie zmieniając temat. Lukin pochwycił za złocisty trunek i dał znać przyjacielowi. Po teatralnym stuknięciu się szkłem, duszkiem wypił zawartość szklanki. Gdy dodająca animuszu ciecz rozchodziła się po organizmie, spojrzał Akimowi prosto w oczy. Gdzie znajdę kompleks?
Profesor zmarszczył brwi, zapewne nie do końca rozumiejąc, o co chodzi. Ganya miał już wszystko wyjaśniać, gdy policzki Maslowa nabiegły czerwienią. A ty znowu pierdolisz o tym samym? Nie dotarło jeszcze do twojego pustego łba, że to właśnie przez to wyjebali cię z uczelni? Ryknął Maslow i uderzył dłonią o blat. Lukin spodziewał się takiego obrotu spraw, więc tylko pokiwał głową. Nim przybył do tej opuszczonej przez stwórcę wioski, miał naprawdę dużo czasu, aby dokładnie przemyśleć niektóre sprawy. Wiesz, że straciłem już absolutnie wszystko, na czym mi zależało. Nim Kostucha zapuka do mych drzwi, chciałbym zobaczyć kompleks na własne oczy. Zdaję sobie sprawę, że nikt stamtąd nie powrócił, ale mi pozostało już naprawdę niewiele czasu. Powiedział, wyciągając z kieszeni poplamioną chusteczkę. Twarz Arkima nagle z czerwonej stała się blada jak kreda. Ta informacja musiała wstrząsnąć profesorem. Oj, uparty jak zawsze. Pokaż mapę, to ci narysuję. Odpowiedział zrezygnowany Maslow. Ganya bez mrugnięcia okiem wyciągnął mapę i podał ją przyjacielowi, który zaznaczył długopisem pewien obszar. Obiecaj mi jedno. Zaczął. Mówił stanowczo, niczym rodzic do dziecka. Absolutnie nikt nie może się o tym miejscu dowiedzieć. Musisz zabrać ten sekret ze sobą. Do grobu. Lukin skinął głową i odebrał zwiniętą w rulon mapę. Z racji, że nie widział profesora ładnych parę lat, postanowił jeszcze trochę z nim posiedzieć. Dopiero po wielu długich godzinach, gdy poczuł, że wypije jeszcze jeden kieliszek i będzie po nim, wstał od stołu. O, na mnie czas. Rzekł, ściskając Akima z całych sił. Nie spodziewał się, że pożegnanie będzie aż tak ciężkie. Przecież dopiero co rozpoczynali swoją przygodę ze studiami, a teraz byli już starymi prykami zaklepującymi sobie miejsce w ziemi. Oj, żeby po drugiej stronie było nam lepiej. Rzekł Ganya i poluzował wreszcie uścisk. Chybocząc się na prawo i lewo, Lukin udał się w stronę wyjścia. Zamknąwszy za sobą drzwi, wyciągnął poplamioną farbą bawełnianą chusteczkę. Taki wykształcony, a nadal głupi. Mruknął, wyrzucając szmatę do znajdującego się w pobliżu śmietnika. Założył czapkę. Spojrzał na pokrywający się śnieżną pierzyną kompas. Ruszając na wschód, oblizał spierzchnięte wargi. Rozczarowany wielomiesięcznymi poszukiwaniami, usiadł na pieńku. Otarł pot z czoła i wyciągnął z plecaka mapę. Popatrzył w rozłożony papier, z całych sił zaciskając pięść. No nie może być! Czyżby ten stary cep mnie oszukał? Krzyknął tak głośno, że ptaki na pobliskich drzewach poderwały się do lotu. Wściekły cisnął przedmiotem o ziemię. Nie wiedział, co jest gorsze. To, że nigdzie nie dostrzegał kompleksu, czy raczej fakt, iż nie miał zielonego pojęcia, gdzie tak w zasadzie jest. Policzył do 10, a następnie postanowił zdać się na los. Jeżeli na kopiejce zobaczy awers, to szuka budowli dalej. Jeżeli rewers, wraca do domu. Rzucając monetą, ujrzał znaną sylwetkę, po czym wzruszył ramionami. Niech i tak będzie. Szukamy dalej. Odparł sam do siebie. Omijał kolejne drzewa, gdy nagle ujrzał coś, co odbijało światło.
Z początku myślał, że były to pozostawione w lesie śmieci. Niewiarygodnie zdziwił się, gdy odnalazł sam kompleks badawczy. Potężny, sięgający niemal samego horyzontu. Konstrukcja, pomimo że miała już swoje lata, prezentowała się niezwykle okazale. Na grubych betonowych ścianach ze świecą można było szukać pęknięć. Na pierwszy rzut oka widać było, że budowali ją Niemcy, a nie Rosjanie. Wielkie, znajdujące się na samym środku pancerne wrota zwieńczone były sierpem oraz młotem. Tuż obok nich, wyryte w samym betonie, zostało godło III Rzeszy. Prezentowało dumnego orła trzymającego w szponach wieniec ze swastyką. Na ten widok aż zaschło mu w gardle. A więc bunkier powstał za panowania paktu Ribbentrop-Mołotow. Musiano go wybudować jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, rzekł przecierając oczy. Ruszywszy w stronę kompleksu, przetarł wyryty cyrylicą napis: Kompleks badawczy Dmitrija Iwanowicza i Friedricha Willera. I to jest ten wielki sekret, przez który zmarnowałem całe swoje życie? Pierdolony kompleks badawczy! Wychrypiał, rzucając mapę o ziemię. Najchętniej z całych sił uderzyłby w bramę pięścią, lecz ta wyglądała na wyjątkowo solidną, a przecież nie chciał pogruchotać sobie ręki. Zamiast tego kopnął leżący w pobliżu kamień. Czemu ja zawsze muszę wszystko spaprać? Trzeba było grzecznie siedzieć na uczelni i się nie wychylać. Prędzej czy później dostałbym ciepłą posadę w ministerstwie, jak ja byłem głupi! Wrzeszczał, uderzając się pięścią w czoło. Gdy wyładował z siebie całą złość, nabrał głęboko powietrza i ruszył w stronę kompleksu. Skoro już tu jestem, to warto byłoby zajrzeć do środka. Dodał, stając przed wejściem. Dostrzegając koło zamachowe, chciał pokręcić nim zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Niestety, przyrząd nawet nie drgnął. Nic dziwnego, przecież urządzenie od bardzo dawna nie było używane. Na szczęście, luka pomiędzy wrotami była na tyle duża, aby Lukin mógł się przez nią prześlizgnąć. Przekraczając próg, uniósł brwi. Spodziewał się, że po tak długim czasie matka natura zacznie się upominać o niedawno utracone ziemię. Spodziewał się, że trudno będzie przejść przez bujną roślinność. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca. W kompleksie panował względny porządek, jakby ktoś usuwał napływający do kompleksu piach, a przecież od bardzo dawna nikt tu nie zaglądał. Przemierzając opustoszały korytarz, zdarzyło się rzecz wręcz niesłychana. Mimo że dopiero był poranek, Gania usłyszał potężne uderzenie pioruna. Było ono na tyle donośne, iż na chwilę stracił słuch. Kiedy zmysły powróciły do normy, poczuł, jak serce podchodzi mu do gardła. Ujrzał osoby, które od bardzo dawna nie miały prawa żyć. Ciągnącym się niemal w nieskończoność korytarzem szedł Reichsführer SS Heinrich Himmler, prawa ręka samego Adolfa Hitlera oraz przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Wieczesław Mołotow, wysłannik samego Józefa Stalina. Ubranie Szkopa wygląda imponująco, powiedział Gania, kładąc palec na brodzie. Biała trupia czaszka była wyszyta na otoku czapki. Nad nią znajdowało się godło III Rzeszy. Złote nici łączące daszek z pozostałą częścią nakrycia głowy aż kłuły w oczy. Przyszyte do kołnierza munduru runy SS nie pozwalały oderwać od nich oczu. Mołotow zaś miał na sobie brązowy,
dobrze dopasowany do ciała garnitur. Malutkie, niemal niewidoczne oczka skrywał za dużymi binoklami. Po kwaśnej minie można było wywnioskować, że niezbyt lubił rozmawiać z wysłannikiem III Rzeszy. Jest pan pewny, że wasi naukowcy dadzą radę? Spytał Reichsführer SS, przecierając szmatką okulary. Gania mało nie dostał zawału, gdy Himmler po prostu przez niego przeszedł, a Mołotow, jakby kompletnie tego nie zauważając, kontynuował temat. Proszę mi wierzyć, że Józef Mengele i Nikodem Lebediew bardzo dobrze ze sobą współpracują. Obiecuję, że jeszcze wielokrotnie pan o nich usłyszy. Gdy Lukin się odwrócił, po dygnitarzach nie było śladu. Zmarszczył brwi i doszedł do wniosku, że kompleks chce coś mu pokazać. Kto wie, może faktycznie coś tu znajdę? Powiedział, po czym wzruszył ramionami. Rozejrzał się po ścianach, w których wyryte były dziury na przewody. Na suficie wisiały zainstalowane lampy. Nie mając lepszej alternatywy, postanowił iść za instalacją elektryczną. Z każdym przebytym krokiem robiło się coraz ciemniej, dlatego wyciągnął z plecaka latarkę, a następnie wszedł do sporego pomieszczenia i skierował promień na podłogę. Znalazł na niej plamę zaschniętej krwi. Udając, że jej nie zauważył, ruszył dalej. Czuł się coraz bardziej nieswojo. Mijał stoły, do których przywiązane były obgryzione do samych kości szkielety. Mógłby przysiąc, że jedna z czaszek obróciła się w jego stronę. Przemierzając salę, usłyszał pod stopami dźwięk tłuczonego szkła. Kryształ skąpany był w zaschniętej rubinowej cieczy. Przed nim znajdowało się coś, co kiedyś było klatką. Cztery metalowe filary ustawione były naprzeciwko siebie. Gania domyślił się, że walające się dookoła szkło oddzielało stworzenie od reszty świata. To chyba musiała być jakaś sala badawcza. Zastanowił się głośno, wodząc wzrokiem po pomieszczeniu. W pewnym momencie ponownie usłyszał złowieszczy huk pioruna. Momentalnie stracił władzę nad ciałem. Miał wrażenie, jakby w jednej chwili stał się siedzącym w teatrze widzem, nie mającym wpływu na odgrywany przed nim spektakl. Żarówki zawieszone na suficie rozświetliły salę do tego stopnia, że Lukin musiał zmrużyć oczy. Kiedy wzrok wreszcie przyzwyczaił się do nowych warunków, zobaczył, że do stołów badawczych skórzanymi pasami przywiązani byli skrajnie wychudzeni ludzie. Mieli na sobie cieniutkie fartuchy ubrudzone zakrzepłą krwią. Gania za wszelką cenę unikał kontaktu wzrokowego, ale mimo to niemal czuł, jak nieszczęśnicy wpatrywali się w niego błagalnym wzrokiem. Gdyby nie mieli zakneblowanych ust, z całą pewnością błagaliby o litość. Usłyszał dobiegający z oddali stukot ciężkich, wojskowych butów. Gula stanęła mu w gardle. Do pomieszczenia wszedł doktor odziany w kujący bielą fartuch. Na ubraniu miał wszytą swastykę oraz trupią czaszkę. W dłoni dzierżył notes. Tuż za nim szli zarówno niemieccy, jak i sowieccy naukowcy. Z całą pewnością ten dzień raz na zawsze zapisze się na kartach historii. Ja, Józef Mengele, mam zaszczyt pomóc w tym jakże obiecującym projekcie. Rzekł, odwracając się w stronę pacjentów. Gania widział, jak Mengele skinął głową. Jeden z medyków wręczył mu dokumentację. Anioł śmierci pobieżnie przejrzał notatki. Odłożywszy je na bok, pochylił się nad głową najbliższego nieszczęśnika i pieszczotliwie pogłaskał mu czuprynę. Kiedy spojrzeli na siebie,
Mengele wbił mu palce w oczy. Ofiara, czując przeokropny ból, zawyła w niebogłosy. Psychopata, delektując się jękami pacjenta, wbijał palce coraz głębiej, niczym lew zęby w jeszcze żyjącą zwierzynę. Gdy poczuł twardą kość, zatrzymał się na chwilę, aby nabrać powietrza. Następnie wyrywał nieszczęśnikowi oko. Galaretowata maś momentalnie oblała mu twarz. Cicho, już dobrze, rzekł, uważnie przyglądając się nowemu otworowi w czaszce. Gdy pacjent zawył jeszcze głośniej, szaleniec wyciągnął z kieszeni skalpel. Pragnąc raz na zawsze uciszyć niesfornego człowieka, wbił ostrze prosto w szyję więźnia. Mengele, czując ciecz oblewającą ciało, oblizał językiem wargi. Chciał poczuć słodkawy smak jeszcze ciepłej krwi. Lukin, niczym zahipnotyzowany, obserwował mrożące krew w żyłach przedstawienie. Widział, jak doktor odwraca się w stronę uczonych i wyciąga z kieszeni haftowaną chustę. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem kolekcjonerem gałek ocznych. W biurze w Berlinie mam całkiem okazałą kolekcję. Niestety tej nie dałem rady ocalić. Powiedział Józef, paranoicznie się śmiejąc. Przechodząc jednak do konsensusu, zapraszam do kolejnego pomieszczenia. Tam wszystko wyjaśni wam Nikodem Lebiediew. Po naukowcach pozostało zaledwie wspomnienie. Lukin dostrzegł, że wiszące na suficie lampy powoli gasną. Gdy raz jeszcze uderzył piorun, odzyskał panowanie nad własnym ciałem. No dobra, sprawdźmy, co chcesz mi przekazać, powiedział podekscytowany. Cała ta sytuacja wywarła na nim ogromne wrażenie. Ruszając w głąb bunkra, nakierował światło na podłogę. Nie chciał przypadkowo w coś wdepnąć. Nawet nie zauważył, kiedy wszedł na korytarz. Przed nim znajdowały się metalowe drzwi, nad którymi widniał napis krematorium. Obok tabliczki informacyjne wskazujące następne pomieszczenia. Jedna z nich ukazywała drogę do sali, w której wykonywano sekcję zwłok. Chyba znowu zdam się na łaskę losu, powiedział, wyciągając pieniążek z kieszeni. Rzucił monetą. Miał wrażenie, jakby czas zwolnił. Rubel okręcił się w powietrzu, gdy przed mężczyzną wyklarowała się makabryczna postać. Połowa ciała upiora obdarta była ze skóry. Na czole dostrzec się dało ślady szponów. Przez pusty oczodół próbował wydostać się gruby, owłosiony robal. Dalsza część głowy poparzona była od gazu bojowego. Miała zielony odcień, tu i ówdzie pokryty nabrzmiałymi, ropnymi bąblami. Na istocie spoczywał poszarpany sowiecki mundur. Ciekawe, jak to się wszystko potoczy, powiedziała zjawa, chwytając monetę. Położyła ją śmiałkowi na ręce w pozycji pionowej. Nim duch zniknął, Gania zadał mu nurtujące pytanie. Kim ty jesteś? Wychrypiał, czując, jakby utkwił mu papier ścierny w przełyku. Wszystko wyjaśni się w swoim czasie, odpowiedziała zjawa, rozpływając się w powietrzu. Lukin wzruszył ramionami. Wciąż próbował otrząsnąć się z osłupienia. Gdy doszedł do siebie, pociągnął za drzwi. Długo nieoliwione zawiasy dały o sobie znać. Dostał się do środka.
wyczuł zapach dawno niewietrzonego pomieszczenia, zmieszany ze smrodem spalonych ciał. O matko, jak śmierdzi! Jęknął, zakrywając nos palcami. Od razu zauważył rzędy potężnych pieców. Niektóre z urządzeń miały otwarte klapy. Gdy tylko Lukin przyjrzał się im lepiej, ujrzał w środku zwęglone ciała. Tuż obok stały wózki, a na nich kościotrupy mające dodatkową dziurę między oczami. Obok drzwi stało niewielkie biurko, a na nim sterty pokrytych pajęczyną dokumentów. Gania, dostrzegając, że lampy załączyły się, zrozumiał, co za chwilę nadejdzie. Dochodzący z oddali piorun tylko utwierdził go w tym przekonaniu. Przy krematoryjnym wózku stał żołnierz, mający na sobie specjalistyczny strój ochronny. Oddychał przez maskę przeciwgazową. Obok niego leżało ciało. Spoglądał w zawieszony na szyi denata numer i zapisywał spostrzeżenia w notatniku. Pacjent 352. Zakażony grzybem Ophiocordyceps unilateralis. Mimo obiecujących pierwszych objawów, brak adaptacji pasożyta. Rzekł mechanicznym głosem. Próbki pobrane do laboratorium. Zgoda na spalenie. Lukin, patrząc na nieboszczyka, poczuł, jak plecy oblewają mu się zimnym potem. Z pękniętego w czaszce otworu wyrosły dwie dorodne chuby. Z oczodołów wystawały próchnielice maczugowate, na pierwszy rzut oka podobne do ślimaczych czułek. Reszta ciała niczym szczególnym się nie wyróżniała. Mundurowy, chwyciwszy za wózek, przetransportował zwłoki prosto do krematoryjnego pieca. Wraz z trzaskającymi na suficie lampami poczuł, jak krew rozchodzi mu się po organizmie. Patrząc się dłuższą chwilę na stojące w kącie urny, ostatecznie podszedł do nich. Otworzył jeden z wazonów. W środku znajdował się proch. A więc Heinrich Himmler i tutaj wprowadzał sprawdzone rozwiązania, rzekł Gania i przepuścił ludzki miał przez palce. Nie dostrzegając niczego, co mogło przykuć jego uwagę, udał się do kolejnego pomieszczenia. Przekroczył podwoje z napisem sala badawcza i od razu poczuł, jak drętwieje mu ciało. Przed nim zmaterializowała się potężna klatka, wykonana z pancernego szkła wzmocnionego metalowymi drutami. W środku znajdował się dogorywający owczarek niemiecki, zakażony pasożytem. Z uszów wystawał mu okratek australijski, potocznie zwany palcami diabła. Oczy zwierzaka obrosły kolczakówką piekącą, wyglądającą jak ząb samego Belzebuba. Z pyska owczarka ciekła żółtawa ciecz. Wychudzony do granic możliwości zwierz, pozbawiony był owłosienia. Z każdym, nawet najmniejszym nabraniem przez psa powietrza, purchawki obrastające ciało wystrzeliwały w powietrze tysiące zarodników pasożyta. Najwierniejszy przyjaciel człowieka leżał, całkowicie pogrążony w żółtej mazi. Lukin, nie wiedząc dlaczego, przypomniał sobie, że substancja była straszliwie lepka. Pod klatką znajdował się wentylator, który wprawiał strumień powietrza w ruch. Gaz przy pomocy rur na suficie przenosił pasożyta w inne miejsce. Do łudząco podobnej komory, w której leżał ubrany w pasiak człowiek. Kilka metrów obok Lukina, naukowiec obsługujący aparaturę służącą do sterowania wiatrakiem. Naprzeciwko, na równo poukładanych krzesłach, zajmowali miejsca pozostali naukowcy oraz wysoko postawieni dygnitarze, niemieccy i rosyjscy. Niektórzy z panów pewnie już mnie znają –
ale dla czystej formalności powiem, że nazywam się Nikodem Lebiediew i dziś chcę zademonstrować, w jaki sposób udało mi się przenieść pewnego pasożyta atakującego dotychczas niewielkie organizmy, takie jak mrówki czy chrząszcze, na złożone organizmy, jak psy, koty, a nawet ludzi. Gdy Mengele wstał, sowiecki naukowiec wstrzymał się od dalszej wypowiedzi. Zanim zaczniesz to wszystko nam tłumaczyć, chciałbym zasygnalizować jedną rzecz. Otóż pamiętaj, że wśród nas znajdują się osoby, które z nauką nie mają za wiele wspólnego. W żadnym razie nie umniejszam nikomu intelektu. Tylko my, doktorzy, rozmawiamy pewnym żargonem zrozumiałym wyłącznie dla wąskiego grona odbiorców. Nikodem nabrał powietrza przez nos i pokiwał głową. Widać było po nim, że całe przemówienie było dla niego niezwykle stresujące. Prawa dłoń, którą zgrabnie ukrywał za plecami, drżała. Musiał mieć bowiem świadomość, że niektórzy dygnitarze byli naprawdę ograniczeni umysłowo. Ależ oczywiście. Problem z pasożytami z grupy Ophiocordyceps polega na tym, że atakują one niewielkie organizmy, które charakteryzują się mało rozwiniętym układem odpornościowym. W szczególności nasza odporność nieswoista jest dla grzyba niebywałą wręcz przeszkodą. Wytłumaczył uczony w taki sposób, jakby mówił do grupy pięciolatków, gdy nagle uradowany spojrzał bohaterowi prosto w oczy. Towarzyszu Gania Lukin, jak dobrze, że pan przybył. Nie chciałby towarzysz dalej opowiedzieć o eksperymencie? Ku ogromnemu zdziwieniu Śmiałka poczuł, jak porusza dłonią, a następnie resztą ciała. Wrzeszcząc z bólu, zaczynał sobie wszystko przypominać. Przed oczami materializowały się mrożące krew w żyłach obrazy. Gania, ubrany w przewiewny lekarski kitel, szedł leśną drogą. Dzierżył w dłoni czarny neseser i rozglądał się w poszukiwaniu znanego gospodarstwa. Pamiętał, że kilka miesięcy temu tu był i najchętniej poprosiłby kierowcę, aby ten podwiózł go pod dom. Niestety szofer odmówił, gdyż doskonale zdawał sobie sprawę, w jak fatalnym stanie była droga. Mężczyzna po przebyciu zaledwie paru kilometrów przyznał kierowcy rację. Po ostatnich intensywnych wiatrach na szosie leżało sporo popękanych drzew. Ostatecznie nawet ucieszył się, że mógł się przejść. Głównie pracował w ciemnym bunkrze, z którego wychodził tylko po to, aby zapalić papierosa. Spacer na świeżym powietrzu wśród koron drzew był dla niego miłą odskocznią. Popatrzył na upragnione gospodarstwo. Kobieta, która tutaj mieszkała, z pewnością nie ucieszy się na jego widok. Co tu dużo mówić. Wokół lekarzy z kompleksu badawczego narosło wiele mniej lub bardziej prawdziwych plotek. Podszedł do furtki wejściowej. Dzień dobry, czy jest tam ktoś? Krzyknął, podziwiając gospodarstwo. Moment! Odpowiedziała kobieta po drugiej stronie ogrodzenia. Domyślił się, że chwilę zajmie, zanim babka otworzy drzwi. Postanowił się nieco rozejrzeć. W trawie odnalazł znajomą żółtą maź. Mężczyzna zmarszczył brwi. Podszedł w to miejsce i położył neseser na ziemi. Z walizki wyciągnął rękawiczki oraz probówkę, a następnie dotknął lepkiej wydzieliny. Przedmiot wypełniony substancją ostrożnie umieścił w torbie i zamknął neseser, gdy usłyszał otwierającą się furtkę.
Słucham. Spytała podejrzliwie kobieta, przyglądając się lekarzowi. Nazywam się Gania Lukin i... Zaczął, lecz nie dokończył. Kobieta wtrąciła mu się w słowo. Jesteś z Moskwy. Prowadzisz badania w tamtym przeklętym obiekcie. Skąd to wiem? Jakiś czas temu... Bo ja wiem, z 2, może 3 miesiące temu... Podobni do ciebie lekarze poddali mojego męża rutynowym badaniom i coś stwierdzili. Było to dla nich na tyle interesujące, że zabrali go ze sobą do bunkra. Wiesz, blać, że do tej pory nie wrócił. Nie dostałam żadnej informacji, czy żyje. Wrzeszczała wstrząśnięta, załamując przy tym ręce. Zaprowadzę cię do męża pod jednym warunkiem. Pokażesz mi zarażonego, odpowiedział, wskazując palcem na podejrzaną ciecz. Umowa stoi. Chodź za mną. Rzekła i niepewnie otworzyła furtkę. Przeczuwając, że coś wisi w powietrzu, ruszył za damą. Miał świadomość, że nie jest tu mile widziany. Im bliżej szopy był, tym więcej niepokojących śladów dostrzegał. Mimo, że był środek lata, liście na drzewach były zwinięte w rulon i miały żółty odcień. Trawa do tego stopnia wysuszona, iż wystarczyło lekko dotknąć ją butem, aby skruszyła się na 1000 drobnych kawałeczków. Wiem, po co tu jesteś. Coś wydarzyło się w bunkrze i... To cholerstwo rozprzestrzenia się po okolicy niczym szarańcza, powiedziała śmiertelnie przerażona dama. Lukin tuż przy szopie dostrzegł, że ręce kobiety trzęsą się. Ze drewutni dochodziły niepokojące dźwięki ujadającego zwierzęcia. Pamiętaj, masz przeżyć. Obiecałeś, że zaprowadzisz mnie do męża. Krzyknęła i otworzyła wrota. Gdy Lukin przekroczył próg, poczuł za sobą uderzenie powietrza. Zza pleców dobiegł go huk. Domyślił się, że drzwi zostały zamknięte. Między deskami były wystarczająco duże dziury, aby promienie słoneczne spokojnie mogły oświetlić skrywanego potwora. Z uszów bestii wypływała żółta maź. Rubinowe oczy wpatrywały się w śmiałka, żądzą mordu, cierpienia oraz krwi. Skóra otulająca zęby istoty, wysuszona do granic możliwości, niczym u mumii. Skrajnie wychudzony tors pozbawiony był owłosienia. Tylko spokojnie, rzekł, wyprostowując obie dłonie. Nic ci nie zrobię. Bestia otworzyła paszczę i ukazała pokryte ropą zębiska. Doktor, widząc, jak istota napina mięśnie, odskoczył w ostatniej chwili. Miał ogromną nadzieję, że zwierz uderzy w ścianę szopy. Niestety, nic takiego się nie wydarzyło. Potwór zatrzymał się kilka kroków od ściany. Lukin cofnął się i niechcący spojrzał istocie w oczy. Te nie były już czerwone, lecz nieobecne, jakby skryte za mgłą. Skarcił się w myślach, gdyż z przyzwyczajenia chciał sprawdzić, czy oczy reagują na bodźce zewnętrzne, ale nie miał na to czasu. Bestia biegła wprost na niego. Gdy Gania skierował ręce na zwierzę, poczuł się nadzwyczaj dziwnie. Żyły na rękach napęczniały mu straszliwie. A w głowie zakręciło mu się do tego stopnia, że niemal stracił równowagę. Usłyszał potworne ujadanie psa i nawet zrobiło mu się go żal. Widział, jak bestia pochyla łeb, patrząc się w niego błagalnie, jakby wyczuła nadchodzący koniec. Zaciskając drugą pięść, podpisał na zarażonym psie wyrok śmierci. Bestia padła martwa. Lukin położył neseser na ziemi. Wyciągnął z niego strzykawkę
i wbił igłę w ciało nieboszczyka. Pobrał drogocenną ciecz. Nagle wrota stanęły otworem. Domyślił się, że kobieta stanęła w progu. Odwrócił się w jej stronę i zgrabnie skłamał. Musiałem go uśpić. On bardzo cierpiał, powiedział, starając się zabrzmieć jak najbardziej naturalnie. To był najwspanialszy pies, jakiego miałam. Czemu postawiliście ten pierdolony bunkier tuż obok wsi? Nie mogąc powiedzieć prawdy, wzruszył tylko ramionami. Słuchaj, mam naprawdę mało czasu. Jeżeli chcesz zobaczyć ukochanego, musimy iść, rzekł, chowając strzykawkę do torby. W takim razie chodźmy. Wyszedł ze stodoły i spojrzał na kobietę, która patrzyła na niego z wymalowanym na twarzy przerażeniem. Co mam z nim zrobić? Zapytała, zamykając wrota stodoły. Lukin powolnym krokiem udał się w stronę furtki. Spalić, ale najlepiej będzie, jeśli opuścisz to przeklęte miejsce, odpowiedział z rozbrajającą wręcz szczerością. Kilka chwil później byli już w lesie. Lukin pragnął przerwać niepotrzebną ciszę, dlatego spytał: Czekaj, czy twój mąż pracował w wojsku? On nie był czasem pułkownikiem? Dostrzegał w oddali zawieszoną na pniu drzewa niemal niewidoczną chorągiewkę i odetchnął z ulgą. Szli w dobrym kierunku. Oczywiście, bardzo kochał swoją pracę, ale niestety nie umiał trzymać języka za zębami. Naprawdę wielu osobom zaszedł za skórę, dlatego tak się o niego martwię. Gania pokiwał głową, dostrzegając zwieszone kolejne odbijające światło przedmioty. Lada chwila powinni być na miejscu. Tu się z tobą zgodzę. Był jedną z tych osób, która naprawdę chciała coś zmienić. Parł do przodu, nie licząc się z konsekwencjami. Powiedział to w taki sposób, jakby nie wiedział, czy jest to zaleta, czy wada. Widząc w oddali pierwszych wisielców, Lukin co róż spoglądał na przerażoną kobietę. Martwi żołnierze mieli na sobie mundury sowieckie i niemieckie. Jako że dyndali na gałęzi od parunastu godzin, ich ciała dopiero zaczynały się rozkładać. Wojskowi byli napuchnięci. Niektórzy nie mieli rąk albo nóg. Wyglądało to tak, jakby ktoś odrąbał je siekierą. Wszystkich łączyła jedna rzecz. Ciała porośnięte były grzybami. Lekarz, wyczuwając bijący od kobiety strach, uśmiechnął się złowieszczo. Chcąc dodać oliwy do ognia, wskazał palcem w stronę najbliższego trupa. Skóra wiszącego na gałęzi denata była fioletowo-czerwona, a w niektórych miejscach nawet zielona. Widzę go, twój mąż wisi tam. Kobieta w rozpaczy padła na ziemię. Do ostatniej chwili żyła nadzieją, że wybranek serca jednak jest cały i zdrowy. To nie może być prawda. Dlaczego? Lukin, powstrzymując się od paranoicznego uśmiechu, układał w głowie pojedyncze słowa. Pragnął, aby ją zabolały. Były jak ropiejąca rana. Wreszcie mógł zrzucić z siebie kajdanki przyjemnego lekarza i okazać swą prawdziwą naturę. Nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć upragniony cel. Czystki Józefa Stalina. Nie miałem większych problemów, aby się go pozbyć. Jak sama powiedziałaś, twój mąż miał niewyparzony język. A wiesz, co jest w tym wszystkim najlepsze? Kompletnie zdezorientowana kobieta pokręciła przecząco głową. To, że w niedalekiej przyszłości ludzie znowu będą chcieli powrotu ZSRR. Skorumpowanego do granic możliwości aparatu terroru, w którym wystarczy mieć obco brzmiące imię lub nazwisko, aby zarobić kulkę między oczy.
Oj tak, moja wiara w ludzkość sięgnęła apogeum! Wrzeszczał, unosząc ręce niczym paranoik. Widział, jak żyły na jego dłoniach pęcznieją. Krążące w ciele endorfiny dały niebywałego zastrzyku energii. A teraz twoja kolej! Krzyknął i podszedł do rozmówczyni. Nim kobieta zdążyła cokolwiek zrobić, chwycił ją za szyję i uniósł w stronę rozłożystych koron drzew. Doktor nie wiedział jednak, że Natasza miała przy sobie nóż. Bez chwili zawahania przejechała kilka razy ostrzem po torsie Lukina. Mężczyzna poczuł palący ból i natychmiast puścił kobietę. Nie mogąc nabrać tchu, padł na lodowatą ziemię. Resztkami sił otworzył osobisty neseser i wyciągnął z niego strzykawkę wypełnioną żółtą mazią. Nie zastanawiając się ani sekundy, wbił igłę prosto w serce. Był już jedną nogą na tamtym świecie. Czuł, jak paląca substancja rozchodzi się po ciele. Nagle wyczuł, jak jego mięśnie unoszą się, a on może nabrać drogocennego tlenu. Złapał się za głowę i spojrzał na klatkę piersiową. Po głębokiej ranie nie pozostała nawet blizna. Wiedział, że nie może pozwolić jej uciec, gdyż widziała za dużo. Poza tym nie potrzebował świadków, więc ruszył w pościg. Biegnąc w ogóle się nie męczył. Pomimo, że przemieszczał się coraz szybciej, jego oddech był niebywale spokojny. Jakby przygotowywał się do tego dnia przez całe swoje życie. Błagam, zostaw mnie! Wrzeszczała przerażona kobieta. Przykro mi, skarbie, ale nie ma na ciebie miejsca w moim planie. Odparł, łapiąc ją za dłoń. Ścisnął kończynę niewiasty wystarczająco mocno, aby wydała z siebie nieprzyjemny odgłos. Już miał chwycić za drugą dłoń, gdy Natasza odwróciła się w jego stronę i zbliżyła do twarzy. Nim zdążył zrozumieć, co się właśnie wydarzyło, odgryzła mu ucho. Złapał się za głowę i ponownie ją puścił. Kobieta nie pobiegła jednak za daleko, gdyż zawarty w organie mężczyzny kwas zaczął ją rozpuszczać. Gania oparł się o drzewo. Z wymalowanym na twarzy zachwytem patrzył się, jak przeciwniczka umiera w potwornych męczarniach. Rozkoszując się widokiem, zapalił papierosa. Kiedy było już po wszystkim, podszedł do resztek kobiety i wygrzebał należący do niego organ. Gdy wsadził ucho na swoje miejsce, zrosło się ono z ciałem. Powrócił myślami z powrotem do kompleksu. Zobaczył, jak duchy dygnitarzy, z którymi współpracował, wstają z krzeseł. Następnie podeszły bliżej i ukłoniły mu się w pasie. Wreszcie przypomniałeś sobie, mój panie. Przed tobą arcyważna decyzja. Zostajesz z nami, czy idziesz z nimi? Rzekł chór duchów. Gdy pokiwał twierdząco głową, martwe istoty zaczęły wchodzić w jego ciało. Z każdym wchłoniętym duchem czuł, jak odzyskuje utraconą moc. Profesor Arkim Maslow sięgnął dłonią po szkło wypełnione złocistym trunkiem i popatrzył na spoczywające na biurku dokumenty. W końcu postanowił rozprostować stare kości. Udając się do kominka, pochwycił drewienko. Pociągnął za drzwiczki i do ledwo palącego się ognia dorzucił szczapę. Ciepło bijące z płomieni przyjemnie otuliło jego twarz. Z całą pewnością stałby tak dłuższą chwilę, gdyby nie odezwał się telefon stacjonarny. Słucham. Przyłożył słuchawkę do ucha. Cel odnaleziony. Przyjąłem. Nie spuszczaj go z oka.
Naukowiec zakończył połączenie i wykręcił kolejny numer. Zwilżył usta w oczekiwaniu na odebranie rozmówcy. Znaleźliśmy go. Zrozumiałem. Przygotuj się. Zaraz będziemy. Powiedziała osoba po drugiej stronie aparatu. Odkładając przedmiot, Maslow rozejrzał się po gabinecie, a następnie zarzucił na siebie przeciwdeszczowe odzienie. Podszedł do drzwi i wyciągnął z kieszeni klucze. Zamknął za sobą podwoje. Modlił się o to, aby plan wypalił. Wyszedł na zewnątrz i stanął w umówionym miejscu. Popatrzył w mijające go samochody i zastanawiał się, jak to rozegrać. Dostrzegł kolumnę opancerzonych wozów. Pomachał w ich stronę. Widząc, że pojazdy zwalniają, ruszył. Zajął miejsce siedzące. Spojrzał na znajdujących się obok żołnierzy. Jako, że nikt nie palił się do rozmowy, Arkim odpłynął myślami do lepszego świata. Profesor już prawie usypiał, gdy dostrzegł bunkier. Pojazd zatrzymał się. Maslow szarpnął za ciężkie metalowe drzwi i przyglądając się monstrualnej konstrukcji, otworzył szeroko oczy. Ganya Lukin, a więc to ty współpracowałeś z Niemcami? Pomyślał Arkim i ruszył w stronę zbierających się żołnierzy. Nie zapomniał o masce przeciwgazowej w drodze do ubranych w specjalistyczne stroje ochronne wojskowych. Każdy wie, co ma zrobić? Spytał Maslow, lustrując twarze zgromadzonych. Dostrzegając skinięcie głową, modlił się w duchu, aby jego najczarniejszy scenariusz się nie ziścił. Z całego serca chciał wierzyć, że poszukiwany jest zwykłym człowiekiem. W takim razie ruszamy, rzekł, zakładając na twarz maskę przeciwgazową. We wnętrzu konstrukcji odpalił latarkę i wbił wzrok w betonowe ściany. Żałował, że ma tak niewiele czasu, aby podziwiać kunszt architektoniczny III Rzeszy. O tych konstrukcjach można powiedzieć naprawdę wiele złych rzeczy, ale ciężko odmówić im uroku. Tym bardziej, że naprawdę niedużo osób wiedziało o istnieniu tego miejsca. Od bardzo dawna nie było skalane ludzką ręką. Wszedł do sali badawczej i to tam dostrzegł kilka ogromnych słojów, w których leżały ludzkie zwłoki. Ciała porastała zagadkowa, żółta mazi. Słysząc znajomy głos, poczuł, jak serce podchodzi mu do gardła. Witam profesora Maslowa. Widzę, że przyprowadził pan gości. Powiedział Ganya Lukin i przeszedł przez futrynę. Uczony spojrzał na otaczających go żołnierzy. Widział, jak ci przystawiają przyrządy celownicze do oczu. Nie spodziewał się, że ta chwila będzie dla niego tak trudna. Przyjacielu, ale to naprawdę nie musi się tak skończyć, powiedział Maslow łamiącym się głosem. Profesor, patrząc się na Ganya, nie miał cienia wątpliwości, że ten nie był już człowiekiem. Skóra pokrywająca czaszkę przyjaciela była trupio blada. W dodatku pokryta cieniutkimi, nabrzmiałymi żyłkami. Już niemal zgniłe oczy ledwo trzymały się własnego ciała. Przez dziury w klatce piersiowej dało się dostrzec dwa dorodne grzyby. Jeden koloru niebieskiego, drugi czerwonego. Jako, że w bunkrze panował mrok, pleśniaki mieniły się niezwykłym bogactwem barw. Arkim widział, jak przeciwnik kieruje swoje ręce na znajdujące się w słojach ciała. Nieboszczyki po chwili oblepiły się żółtą substancją. Zamknięte w szklanej klatce byty powoli podniosły się o własnych siłach, wyjąc niczym rozszarpywane zwierzę. Szkoda, że to musi się tak skończyć, rzekł Lukin, pstrykając palcami.
Bestie zbiły szybę, a żołnierze pociągnęli za spusty. Rozpętała się kanonada strzałów. Przerażony Maslow zakrył uszy. Niestety potwory wchłaniały lecące w nich kule niczym gąbka wodę. Profesor cofnął się o kilka kroków, domyślając się, jak to wszystko się skończy. Popędził ile sił do wyjścia. Zapragnął jak najszybciej znaleźć się na zewnątrz. Dostrzegł w oddali wyjście i poczuł ukłucie w klatce piersiowej. Z początku je zlekceważył, ale ból z każdą mijającą sekundą stawał się coraz silniejszy. Stanął i kaszlnął tak mocno, że poczuł w ustach słodkawy smak krwi. Padł na podłogę. Dlaczego chcesz nas zabić? Wychrypiał Arkim, łapiąc łapczywie powietrze niczym ryba wyciągnięta z wody. Poczuł, jak ktoś chwycił go oburącz, a następnie podniósł z ziemi, ustawiając w pozycji pionowej. Gdy jego spojrzenie zrównało się z wzrokiem Lukina, nawet ucieszył się, że to już koniec. Wkrótce opuści ten zły do szpiku kości świat. Wiarę w ludzkość straciłem już dawno temu. W kółko powtarzamy te same błędy i wciąż oczekujemy innych rezultatów. W dodatku garstka osób tak naprawdę rządzi tym światem. Koniec z tym. Ja stworzę wszystko od nowa. Takie, jakie powinno być od samego początku. Rzekł Gania, unosząc triumfalnie ręce. Maslow zakaszlał straszliwie, o mały włos nie wypluwając płuc. Chciał mankietem otrzeć skąpaną we krwi twarz, lecz oprawca trzymał go zbyt mocno. Niedoszły przyjaciel szedł w jego stronę. Pycha rodzi tyranów w pokroju Stalina czy Hitlera. Gardziłeś nimi straszliwie, a sam się w nich przeistoczyłeś. Odpowiedział Arkim i połknął zgromadzoną w ustach rubinową ciecz. Zamykając oczy, poczuł lodowaty oddech kostuchy. Otworzył ślepia i ujrzał wysłannika zaświatów w całej swojej okazałości. Stał tak naprzeciwko niego, odziany w czarne jak smoła szaty zakrywające niemal całe ciało. Jedyne, co mężczyzna był w stanie zobaczyć, to bijący z oczodołów niebieski ogień. Nim profesor zdążył cokolwiek zrobić, kostucha przejechała mu ostrzem po szyi i wydobyła z martwego ciała duszę. Czując, jak opuszcza własne ciało, poczuł się tak, jakby miał znowu 20 lat. Absolutnie nic go nie bolało. Czy mogę tu zostać i zobaczyć, jak dalej się to potoczy? Spytał, unikając kontaktu wzrokowego. Nie wiedział dlaczego, ale za żadne skarby nie chciał patrzeć na wysłannika. Owszem, ale ostrzegam, że już na zawsze pozostaniesz na ziemi. Nigdy nie dane będzie ci ujrzeć nieba albo piekła. Będziesz całymi wiekami patrzył, jak ludzie mordują siebie nawzajem. Jak wymyślają coraz to nowsze metody na zagładę własnej rasy. Aż wreszcie unicestwią siebie wraz z całą tą planetą. Odpowiedział wysłannik z rozbrajającą wręcz szczerością. Gdy Arkim pokiwał głową, kostucha zniknęła tak samo szybko, jak się pojawiła. Wreszcie, nigdzie się nie śpiesząc, udał się w stronę bunkra. Miał naprawdę sporo czasu, aby podziwiać jego architektoniczny kunszt. Wreszcie było mu wszystko obojętne.